Dzień dobry, witajcie. Mamy sobotę. Uciekam spotkać się z Julią. Andrzej dzięki temu będzie miał ciszę w domu, więc może trochę odpocznie, dlatego że miał upgrade i pracował ciągiem 28 godzin. To jest jakiś kosmos. No ale taka praca. Chyba inaczej nie mogę tego skomentować. Cały czas jakby szykuję się na ten nasz wyjazd, który kurde już niedługo, naprawdę. Jeszcze tylko weekend, 3 dni w pracy i witamy w samolocie. Nie mogę się doczekać, ale w ogóle miałam lekki kryzys, bo uprałam sobie moje konwersy i w ogóle nie schną. Stoją właśnie na kaloryferze. Mam nadzieję, że coś z nich będzie, natomiast pojawiły mi się na nich takie dziwne żółte plamy. Mam nadzieję, że nie będzie tego jakoś bardzo widać, jak one wyschną, ale z plamami czy nie, na pewno pojadą ze mną, bo to jest po prostu bardzo wygodne obuwie, no i przede wszystkim pasuje do wszelkich letnich stylizacji, tak to nazwijmy. Ja testuję na sobie dzisiaj nowy, taki nowy, nie nowy podkład. Mam na sobie L'Oreala True Match w kolorze 1N. Ostatnio zamówiłam sobie 2N i wyglądałam jak pomarańczka, więc stwierdziłam, że zamówię sobie dwa kolejne, czyli 1N, ten jest dla mnie dobry, i wzięłam jeszcze 0,5N. Mam nadzieję, że jak je zmieszam, to uda mi się ten za ciemny podkład wykorzystać, chociaż kto wie, słuchajcie, może po tych moich wakacjach będę trochę ciemniejsza. Przyznam, że zaczęłam brać te tabletki od Dane. Nie widzę różnicy póki co, ale chyba to tak nie działa, że ta różnica jest widoczna od razu. To ma właśnie pomagać przy opaleniźnie i mam nadzieję, że tak będzie. Dzisiaj na buzi, poza tym podkładem, nowością jest też dla mnie puder, kredka do brwi, którą użyłam bardzo nieumiejętnie, ale nie będę wam się chwalić tym, co zrobiłam na tej drugiej brwi, która mi się chowa pod włosami. No i jeszcze mam nowy żel. Ten z Benefitu był trochę chyba fajniejszy. Nie wiem, czy on... Chociaż może zaschło mi to. Miałam wrażenie, że te brwi mi zaschły jakby tak na trochę błyszcząco. Nie wiem, jak to powiedzieć, a wolałabym, żeby były bardziej matowe. Dobra, bo się rozgadam za bardzo. Ubieram się i lecę na tramwaj, bo widzę się dzisiaj z Julią. A, no i właśnie, widzę się z nią, bo mam nadzieję, że dokupię jeszcze sobie jakieś ciuchy na wyjazd. W sensie mam na myśli koszulki, bo mam bardzo dużo białych koszulek, które pod paszkami już białe niestety nie są. Także mam nadzieję, że dorwę coś nowego. Ja już wróciłam do domu. Powiem wam, że w galerii był straszny, ale to straszny tłum, dlatego nic nie nagrywałam. Obleciałyśmy sklepy tak bardzo szybko, jak ma być szczera, nawet tych ubrań nie mierzyłam. Wszędzie były takie kolejki, że nie było opcji, żebyśmy to ogarnęły i zdążyły do kina. Jeżeli chodzi o kino, to byłyśmy na Kocie w butach. Bardzo fajna bajka, bardzo fajny film. Powiem wam, że na sali prawie nie było dzieci, byli sami dorośli, także o czymś to świadczy. Jedyny sklep, gdzie zatrzymałam się na dłużej, to był Empik, a to dlatego, że pojawiła się nowa kolekcja biżuterii, którą wykonuje moja Wika. Podlinkuję wam koniecznie. Obczajajcie sobie Lazubi na Instagramie. Robił przepiękną biżuterię. W ogóle to była biżuteria, która służyła mi za prezent. Takie podziękowanie dla Julki jako dla świadkowej w dniu mojego ślubu, dla mojego brata i dla siostry Andrzeja za to, że po prostu z nami byli. Także no przepięknie się to prezentowało, wiecie, było personalizowane, także ja lubię takie rzeczy, polecam gorąco. No i właśnie chciałam zobaczyć, jak ta nowa kolekcja prezentuje się w salonie, tak wiecie, na wystawce, więc przeszłam podejrzeć, przy okazji do Wiki wysłałam zdjęcie i relacje, bo teraz na jej Instagramie jest też taka akcja, że jak się pójdzie do Empiku i zrobi zdjęcie z tym produktem, które potem udostępni się na swoich social mediach, można taką bransoletkę dostać w prezencie. Także odsyłam, gorąco polecam. Koszulek nie będę wam teraz pokazywać, bo jest już trochę późno, więc zabiorę się za to jutro. Także wrócę do was rano. Mamy już niedzielny poranek i przychodzę do was z moimi siatami. Jedna z Reserved, druga z Zary. Chyba wspominałam to w poprzednim filmie, a jeżeli nie, to może teraz powiem właśnie, że brakowało mi takich basicowych koszulek. Pandemia spowodowała, że nie wychodziliśmy za często z domu i jak kupowałam, to głównie sukienki. I przyznam, że jakbym miała zrobić takie uczciwe porządki, to większość koszulek powinnam już wyrzucić. No a ponieważ nie chciałam wyglądać jak oszołom na wakacjach,
to stwierdziłam, że kupię sobie nowe. Pierwszą z tych koszulek mam już na sobie, to jest koszulka akurat z Reserved. Mam je chyba aż 4, tylko w różnych wariantach kolorystycznych. To jest koszulka już zdecydowanie z głębszym dekoltem. Ja osobiście bardzo lubię dekolt V, bo mam wrażenie, że przy większym biuście to dobrze robi. Optycznie trochę nas też, mam takie poczucie, wyszczupla. Ta koszulka kosztowała chyba 35 zł. Mam metkę z tyłu, więc zaraz sprawdzę. I żeby nie przedłużać, to idźmy już do kolejnej. Ten sam model, ale w kolorze bardzo żywej pomarańczy. Powiem wam, że zastanawiałam się w sklepie, czy ją wziąć. Nie jestem pewna, czy ten kolor do mnie pasuje. Andrzeju, chcesz coś powiedzieć za kamery? Wygląda spoko, czy nie? Wygląda fajnie, taka marchewa. Taka marchewa. Takich rzeczy na co dzień zazwyczaj nie noszę. Noszę takie mocne zielenie, od święta mocne róże. Mocnej pomarańczy jeszcze nigdy na sobie nie miałam. Jest mi trochę dziwnie, jak na się patrzę, ale myślę, że to jest kwestia przyzwyczajenia się. To jest dokładnie ten sam model. Mam jeszcze jeden wzór z tego modelu i to kosztowało 35, a w zasadzie 36 zł. Idźmy do trzeciej sztuki. Trzecia, już ostatnia z tego modelu, jak widzicie, jest w paseczki. Jeżeli chodzi o skład tych koszulek, to jest to oczywiście 100% bawełna. Powiem wam, że w dotyku są bardzo miłe. Sprawdzałam te ściuchy w H&M-ie, ale te basicowe koszulki wydawały mi się takie szmatowate. Nie wiem, jak to inaczej powiedzieć. W sensie, bierzecie to w ręce i czujecie, że to jest... że to będzie koszulka na raz. Wydaje mi się, że to będzie koszulka co najmniej na kilka razy. Do tego jest bardzo przyjemna, ten materiał jest naprawdę spoko. Podobają mi się też te dłuższe rękawki, bo ja mam tutaj takie duże bułeczki. Także mam takie poczucie, że to jest taka właśnie długość akurat, żeby te moje bułeczki zakryć. No. Lecimy do dwóch kolejnych koszulek, teraz będą koszulki w kolorze czarnym. Tutaj trzecia koszulka, powiedziałabym, że taka trochę w kroju, nie wiem, taka jakby kimonowata trochę, w sensie, wiecie, ona jak tak wisi, to taka się wydaje prosta, a tutaj potem te ramionka opadają. Tutaj widać rozmiar, to jest XL. W zasadzie wszystkie bluzki, które mam z Reserve, są w rozmiarze XL. To jest oczywiście też 100% bawełna. Tutaj mamy już zupełnie inny kształt dekoltu. Mamy taką łódeczkę, chyba tak to można nazwać. Też bardzo fajna, przyjemna. Co tu dużo mówić? Idźmy do kolejnej. Ostatnia koszulka z Reserved. Ta jest najdroższa, kosztowała 60 zł, ale powiem wam, że tamte koszulki miały fajny materiał, natomiast to jest jeszcze milsze. Musielibyście iść do sklepu i to chyba po prostu dotknąć. To też jest 100% bawełna, żeby nie było, że to jakieś, wiecie, sztuczne ścierwo. Ta koszulka jest też trochę krótsza, chyba to widać, jak stoję, to tak ona tutaj tak mi sięga i to widać nawet, jak je tak położyć koło siebie, że ona jest zdecydowanie krótsza na dole. Do spodni z wysokim stanem powiedziałabym, że w dalszym ciągu spoko, do krótkich spodanek myślę, że będzie też bardzo fajnie wyglądała. W dotyku jest bardzo przyjemna, no, no kurde, no naprawdę chciałabym, żebyście mogli dotknąć ten materiał. Ona w ogóle ma na metce informację, że to jest kolekcja premium. No, nawet miałoby to sens, bo mimo, że tam było 100% bawełna i tu jest 100% bawełna, to jednak czuć różnicę w dotyku. Powiedziałabym, że ta koszulka jest też grubsza, że tego materiału jest jakby tutaj więcej, on jest grubszy, ale jest bardzo przyjemna. Więc powiem wam, że zastanawiałam się, jak kupowałam wczoraj te rzeczy, czy wszystkie je zachowam, czy finalnie może czegoś nie oddam, bo i tak w poniedziałek muszę iść do galerii. I zastanawiałam się nad oddaniem tej pomarańczowej bluzki najbardziej, ale myślę, że wszystkie je jednak zostawię. Przechodzimy do rzeczy z Zarki. Pierwsza koszulka 35 zł, druga jest tak naprawdę identyczna, tylko w kolorze białym. Tą mam w rozmiarze XL, białą mam w rozmiarze XL i 2XL. Tą 2XL wzięłam z taką myślą, że zobaczę, jak ona będzie mi się prezentowała do długich spodni, dlatego że były takie kolejki wczoraj, że absolutnie nic z tych rzeczy nie mierzyłam. Ale stwierdziłam, że wezmę ją tak czy siak, bo jeżeli się okaże, że jest taka trochę za dużo na co dzień, to zostawię ją sobie na tańce. Ilekroć chodzimy na tańce, to właśnie szukam, wyciągam z mojej szafy jakichś takich trochę większych, dłuższych koszulek, tak żeby, wiecie, jak tańczę, podnoszę rączki i tak dalej, żeby nic mi nie wychodziło, że tak powiem, na wierzch. Także na pewno wszystkie te koszulki zostawię, 100% bawełna, nie wiem, czy już to mówiłam. Powiedziałabym, że... jest taka trochę chyba cieńsza niż te koszulki z Reserved, ale mimo wszystko też bardzo wygodna i na pewno luźniejsza. Tutaj wszędzie mam jeszcze dużo miejsca. Zastanawiam się, czy wyglądałabym dobrze w L-ce, natomiast ja nie lubię, jak tak mi te
boczki, że tak powiem, tutaj z tych koszulek wystają, więc mi to pasuje, że ona jest taka mocno luźna i nigdzie mnie nie opina. Także jeżeli byście szukali basicowych koszulek, a wiem z ostatniego komentarza pod filmem, że co niektórzy z Was poszukują, to bardzo polecam wszystkie te, które dzisiaj pokazałam. I do nich zostawię numery referencyjne, dlatego że to są takie rzeczy, które są jeszcze w sprzedaży, chociaż z tego, co patrzyłam na stronie internetowej Reserved, te koszulki z dekoltem V, które mierzyłam w rozmiarach tych dużych, są niedostępne. I tutaj pojawia się moje pytanie. Powiem Wam, że wczoraj byłam z Julią na zakupach i się zaczęłyśmy nad tym zastanawiać. Jak wchodziłyśmy do sklepów i były koszulki, to było bardzo dużo w tych w rozmiarze S, bardzo dużo w rozmiarze M, całkiem sporo w rozmiarze L, ale w ogóle jak brałam XL-ki, to były ostatnie sztuki, które wisiały na wieszaku. I teraz się zastanawiam, czy tych koszulek się tak dużo sprzedaje, czy oni po prostu do tych sklepów ich tak mało przywożą. Nie wiem, ale powiem Wam, że jak wchodzę do sklepu i nie ma pełnej rozmiarówki i brakuje tylko tej XL-ki, to trochę mnie to drażni. W sensie takim, kurde, ja nie chcę być wykluczona społecznie przez to, że jestem szeroka. Więc taką moją rozkminę, dajcie znać w komentarzach, może co Wy na ten temat myślicie. Przechodzę do tej bluzki białej, a potem zamienię się znowu z rolą z Andrzejem, bo dla niego też kupiłam takie dwa basicowe t-shirty, także za chwilę mój Adonis Wam przypozuje. Już nie chciałam mierzyć białej XL-ki, bo mam wrażenie, że cały czas pokazuję Wam to samo. No ale no właśnie, no, moim celem, jeżeli chodzi o te zakupy, były koszulki basicowe. Więc teraz założyłam już na siebie rozmiar 2XL. No, luźno mi. Jest też bardzo długa. Ona mi normalnie sięga za pupkę. Także jest jej dużo, ale wydaje mi się, że nie wygląda to wcale źle. Że jeszcze nie mam takiego poczucia, że się w tym topię. Także wydaje mi się, że to byłaby i dobra koszulka tak na tańce i też jakbym chciała, wiecie, nie wiem, najem się i będę miała zdjęcia i nie chciałabym, żeby ten brzuszek mi się odznaczał, to myślę, że spokojnie też mogłabym ją założyć właśnie do zwykłych dżinsików i też wygląda to spoko. Myślę, że jakbym narzuciła jeszcze na to kurtkę dżinsową, to całkiem fajnie by to wyglądało. Teraz przejdźmy do Andrzejka. No i przed Wami Andrzejek. Andrzejku, jak się czujesz? Zaskoczenie, bo to jest strasznie obcisłe. Tak, w sensie naprawdę obcisłe, w sensie przylegające. Ale mam siniaka. Nieważne. Ale no, w sensie to jest mocno uciągliwe, nie? W sensie ty wydajesz, że się rozciągnie, ale tak ogólnie całkiem spoko. Chyba raczej dla osób bardziej szczupłych albo takich wyrzeźbionych, nie? Było dużo rozmiarów, także gdybyś chciał, żeby ona była luźniejsza, to można by wziąć L-kę. Powiem Ci, że zastanawiałam się nad tą koszulką, albo jak pokazałam Julce rozmiar L, to ona mówi, że no chyba nie, przecież Andrzej jest taki szczupły i na pewno to będzie dobre. No i ta koszulka jest dobra, bo widzę po rękawach, tutaj no, widać, że one odstają, okay. Że ona jest okej, okay. Po prostu to jest taki model, który jest mocno dopasowany. Tak, ale mi się podoba. No jak chcesz, to możemy wymienić to na L-kę. Podejrzewam, myślę, że materiał to pewnie będzie 100% bawełna, zaraz to sprawdzę. Ewentualnie, chociaż nie, tutaj może być jakiś elastan. Ale to zaraz to sprawdzimy, jeżeli chodzi o cenę, to było 50 zł. Dobra, i przed Wami Andrzejek w koszulce numer 2, w koszulce, która uważam, że ma krzywo uszyty dekolt. Ale ja się tego czepiam, bo jestem czepliwa, ogólnie wydaje mi się, że to jest do przejścia. Andrzejku, jak się czujesz? Spoko. Jest też dopasowana, dosyć przyległa, ale nie tak jak tamta. Okej. Okay. Ogólnie obie te koszulki sprawdzaliśmy, to była 95% bawełna tak. I 5% elastan. I ta koszulka też kosztowała 50 zł. Ale fajne. Ja mam wrażenie, że ja w czarnych dobrze wyglądam. Tak, to prawda, no ale masz czarną brodę i w ogóle jesteś taki ciemny na twarzy, więc to pasuje. Podejdę blisko Andrzejka, o Boże, nie radzę sobie z tym patykiem, który trzymam w dłoni. Musicie mi wybaczyć. Andrzej zamiast dać mi kamerę na patyczku, dał mi ją na gimbalu i to był błąd, bo on potrafi to obsługiwać, a ja nie. Ale chciałam Wam pokazać, że zobaczcie tutaj, ewidentnie ona tutaj bardziej schodzi jakby w bok niż tu. Tutaj jest takie, nie wiem czy to będzie widać, takie dziwne przeszycie i to powinno być bardziej tak, a jest właśnie tak kopnięte w jedną stronę. Za chwilę to pokażę Andrzejowi w lustrze, bo on jeszcze nie miał okazji tego zobaczyć, ja mu to powiedziałam dopiero teraz, jak to przymierzył. Ale nie, wydaje mi się, że jest to taki mankament do przełknięcia, a sama koszulka jest bardzo spoko. Zadowolony? No. Dobra, to podsumujmy to wszystko.
To by było tyle, jeżeli chodzi o nasze koszulki basicowe. Dodam może jeszcze, założyłam z powrotem koszulkę z Reserved i jestem przekonana teraz, jak tak sobie ją macam, że weszłabym w L-kę. Także jeżeli ktoś z Was byłby zainteresowany, to myślę, że w opisie tego filmu, chociaż na pewno nie w momencie publikacji, tylko raczej później, pojawią się moje wymiary, żebyście mieli jakiś punkt odniesienia i myślę, że L-ka spokojnie byłaby w porządku. No u mnie to jest kwestia po prostu jakby gustu, czyli tego, że ja wolę, kiedy koszulki są trochę luźniejsze. Łącznie dzisiaj wszystkich koszulek było 10. Dobrze liczę? Tak, 10. Kosztowały mi łącznie 410 zł, także wydaje mi się, że średnia nie jest taka tragiczna. Zachęcam Was do zostawienia łapki w górę, komentarza i subskrypcji, ale zanim się z Wami pożegnam, to chciałam tylko powiedzieć, że ogromnie i przeogromnie dziękuję, może to powinno być na początku tego filmu, ale będzie na końcu, za odbiór poprzedniego filmu, czyli mierzymy sary, w którym pokazywałam Wam spodenki. Jak jakby Andrzej mi uświadomił, co tam się dzieje, jeżeli chodzi o liczbę odsłon, to byłam w szoku. Jest to bardzo miłe, trochę onieśmielające. Do tej pory wszystkie te filmy oglądała raczej moja rodzina i nikt więcej. I w sensie, wiecie, moi bliscy, rodzina, znajomi, a tutaj już chyba 3000 odsłon. No ja jestem w szoku, naprawdę ogromnym. Jest mi bardzo miło, także Wam bardzo za to wsparcie dziękuję. Cieszę się, że kliknęliście te filmy, że zasubskrybowaliście kanał, bo tych subskrypcji w ciągu ostatniej doby całkiem sporo przybyło, biorąc pod uwagę fakt, że dopiero było ich 100, a teraz jest chyba 135. To dla mnie to jest ta ogromna liczba. No. Chyba muszę kończyć, bo czuję, że pod spodem, pod moją tapetą się trochę czerwienie, ale no jest to takie trochę onieśmielające, że ten film trafił do większej ilości osób, więc raz jeszcze dziękuję i w takim razie zapraszam Was na kolejny film. Mam nadzieję, że spotkamy się również w tak dużym składzie. Do zobaczenia! Jeszcze jednak wracam. Ale to już tak czysto informacyjnie. Filmy na tym kanale pojawiają się w środę i w niedzielę o godzinie 19. Natomiast w związku z tym, że w czwartek wylatujemy, w środę pewnie będziemy się pakować, nie jestem pewna, czy wyrobimy się z filmem na czas, więc gdyby on się pojawił w czwartek, to bardzo przepraszam. No i na niego przy okazji już teraz zapraszam. To będzie film z pakowania walizki, także gdybyście byli ciekawi, co z nami poleci na naszą wycieczkę, to czekajcie na kolejny film. Do zobaczenia!